jeden gość wali w metalową taką płytę, drugi chodzi po tych między polami ryżowymi i wali jakąś pałą i dżuryja. Domyślam się, że odstraszają węże, bo słyszałem, że tutaj pomiędzy tymi polami chodzą właśnie węże, ale nie wiem, tak mi się wydaje. A dlaczego jestem sam na tej mojej tutaj przechadzce? Bo jak chcieliśmy spać przed samym pójściem, napotkaliśmy na suma summarum trzy pająki. Jeden koło naszego łóżka, drugi gdzieś pod drzwiami, trzeci w kiblu. Były mniej więcej takie, bez, nie licząc jakby nóg, więc były spore. Danusia się trochę przeraziła. Na to wszystko położyliśmy się do wyra i nad nami chodziły jaszczurki. Gdzieś mniej więcej od tego barku, no, coś takiego. Generalnie były mega duże. Ale jaszczurki tam nic nie zrobią. Gekony. Choć bardziej, nawet w porządku, że tam są, bo przynajmniej robale wpierdzielą. Także spoko. No i takie te dziwne dźwięki wydawały. A dźwięków ogólnie było tak, jakbyśmy byli autentycznie w środku dżungli. No i kiedy tylko się nie budziłem, to Danusia nie spała, tylko czuwała. Miała otwarte oczy, więc jest trochę zajechana. Więc teraz sobie tam dogorywa. Nela też śpi. Akurat ona nie miała żadnego problemu, niczym się nie denerwowała. A ja w sumie też. Więc sobie chadzam. Co prosto do tego właśnie ogródka. To jest smakuje jak gumę. Tak samo. Balonowa. Do świątyni, a ja czekam z Nelą, bo Nela, pokaż zęby. Nela ma zęby i wejść nie może. Dziecko z zębem wejść nie może. Gdyby nie miała zęba, to jeszcze, ale że ma ząb, to już nie. A ja dostałem taką czapę z kolei i muszę w niej iść. No ale cóż, zasady to zasady, czapa mi nie przeszkadza. To, że Nela nie może wejść, trochę mi przeszkadza, ale cóż, musimy uszanować ich tradycje, kulturę i wszystko. No teraz odbyliśmy najdłuższą podróż, bo dwugodzinną i już w ogóle totalnie się wszystko zmieniło. A tu dla męskiej publiczności. Z dupeczka na desce. Tu wyleci. Pytanie dla was, Danusia mi zaraje mi w głowę. Ała! Ogólnie po chwili spędzonej tutaj już wiem, że to miejsce jest ewidentnie dla bogoli, jakichś aktorów, celebrytów. Czyli w sumie ja też tutaj należę. Powinienem należeć. Bo tutaj wszystko tak właśnie wyligane, zadbane, że aż sztucznie, aż razi trochę to po oczach. I ogólnie jak spróbowałem sobie odnaleźć jakieś takie top na Bali i tak dalej, tego nigdy nie ogólnie o tym nikt nie wspominał. Ale w sumie dziwne, bo tak by nie było, nie musisz tu spać. Możesz sobie przyjechać, ty po prostu siedzieć. A jakby nie było, jest przyjemnie. Nie jest to takie Bali, jakie
jakie ja po prostu bym chciał, żeby było, tak jak było to parę, od paru dni w tej północy zielonej całej i tak dalej. Ale znowu to jest, tak jak powiedziałem, coś zupełnie innego, coś zajebistego, fajnego. Tu możemy usiąść, nie? No i się podłączymy pod Wi-Fi dzisiaj i zaraz zobaczymy, ile tutaj co, jak i kosztuje. Bo musimy jakiś nocleg sobie ogarnąć i zobaczymy, czy tutaj będziemy mogli sobie się przespać, czy nie. Czas pokaże. No, ale ogólnie powinno być to miejsce, choćby ze względu na to, że plaża się ciągnie mega, mega długa. Jest piaszczysta, zajebista, tak więc powinno być to miejsce. Teraz wbiję się na Jana do kawiarenki i pokażę, bo mieć taką fajną wysepkę, która sobie wystaje. O, widzicie tu z tyłu? I też aż tak zadbana, że aż szok. Taka właśnie w stylu jakimś takim dubajowskim. Czyli na weekend. Bo weekend właśnie jest na, bo Dubaj właśnie jest na weekend. Po weekendzie już się ma go dosyć. Ale dostojnie ubrany pan policjant. Sucho, gorąco, ale już aż za gorąco, naprawdę jest za gorąco. W ogóle nic nie wie. No masakra, w ogóle nie jak w tropiki, tylko... No, tylko jakaś taka Afryka właśnie. Jakiś taki Egipt, coś takiego. Niemożliwe. A, no i to się rzuca w oczy na pewno. Oprócz tego, że wszystko jest wychuchane, wydmuchane, to oczywiście, jeżeli tak jest, to również sceny się różnią. W Ubud na przykład byliśmy na masażu i zapłaciliśmy to, nie wiem, 25 zł chyba, coś takiego. A tutaj masaż kosztował... 450 i? Czyli? Z półtora bańki, coś takiego. No tandeta wyjątkowej maści. Naprawdę, jeżeli ktoś robi sobie zdjęcia w tym gównie, żeby się pochwalić, że jest tutaj w tym resorcie, to powiem wam, że no turbo słabo. Oj, oj, oj. Zajebisty. Tam jest woda. Jak widzicie te fale, które tam się rozpoczynają, to tam dopiero zaczyna się być w miarę głęboko. A do tego momentu woda normalnie, to jest nieprawdopodobne, ale pierwszy raz wchodzimy i normalnie jest gorąca, powiedz, nie? Mele parzy. No, normalnie parzy woda i ucieka z wody, bo naprawdę jest gorąca, nie wiem. Myślę, że ma z 30, nie wiem, 5 stopni. No to masakra. Ale to jest aż normalnie nieprzyjemne. Idealna miejscowa, żeby sobie przylecieć, przyjechać tutaj prosto po przelocie. No bo wiadomo, na Bali się leci nie mało. Generalnie nie wiem, jak to się dzieje, że moja Nelcia jest tak dzielna i w ogóle nawet raz nie zająknęła. Wszystko było ok. Tak po przelocie sobie tutaj przyjechać na 2-3 dni właśnie, żeby sobie odpocząć po podróży i się w ogóle wdrożyć w ten cały klimat, w to wszystko. Troszeczkę się przyzwyczaić chociaż do tej pogody, bo ja to po 3 tygodniach nadal jestem nieprzyzwyczajony. To powiem wam, że no idealnie, idealnie. Ta chata, rewelacja. Ale ogólnie tak sobie myślę, że jak ktoś przyjeżdża tu, a tu przyjeżdża ogólnie, większość ludzi tu przyjeżdża, nie? Większość ludzi w sumie tu przyjeżdża, no bo właśnie są te resorty, jest ładnie, są te plaże właśnie i tak dalej. I nie wychyli nosa,
za tutaj nawet nie, że hotelu, tylko po prostu za tej dzielnicy, bo ta cała dzielnica jest taka luksusowa, to chuja wie o ubud, o Bali, nic nie wiem, bo to w ogóle nie wygląda jak Bali, to wygląda po prostu jak, nie wiem, mały skrawek, czyli nie wiem, 3% całości Bali, to zupełnie wygląda inaczej niż cała reszta, więc jak ktoś z was tu był, a był tylko tu, to zdecydowanie musicie tu wrócić i jechać w głąb wysp. Co prawda jest niski sezon na Bali, z racji tego, że podobno jest teraz tutaj pora deszczowa. To dziwne, bo w Tajlandii na przykład teraz jest właśnie pora sucha, a deszczowa jest wtedy, kiedy u nas lato, mniej więcej tak to wypada. No ale tak jak powiedziałem, tu jest niski sezon i zobaczcie, jakie są pustki w ogóle na tych plażach. Nie ma prawie, że nikogo. Resorty stoją puste i ogólnie mnie to zastanawia, z czego one żyją i jak to musi wyglądać właśnie w czasie sezonu, bo naprawdę można zarobić ogólnie na pozostałą część roku i wtedy musi się naprawdę tutaj dziać i musi być buchte wiary. Tak więc jakbyście kiedyś chcieli przejechać, to wydaje mi się, że lepiej zaryzykować jednak w tą porę deszczową. Może się zdarzyć, że na przykład 2 tygodnie będzie lać cały czas, nie? Ale fajnie jest, bo ceny są niskie, właściwie ludzi nie ma, jest fajnie. I to jest z kolei już nie takie typowe hotele, resorty. Tu pan właśnie wchodzi do swojej takiej willi. O nie, kozak, co? To mi się akurat, to już mi się podoba. Masz sobie taką swoją willę, możecie sobie przyjechać z kumplami albo z rodzinką, obojętnie. I nie ma nikogo dookoła, tylko tu się zamyka, gdzie jest petarda. Zanim kto wbije się tu lekko na Jana. Dobrze, co? Nie, drogo bardzo. Tam w środku jak byliśmy, to powiedzmy za obiadek trzeba było zapłacić tak 20-30 zł. A tutaj to już troszeczkę więcej. Tu dostałem gałę loda, zwykłą, najzwyczajniejszą gałę loda. Trzeba sobie zapłacić 15 zylków. Kokos 15 zł. No nie, to już prawie jak w Polsce. Na innych tam częściach gdzieś mniej więcej 5. A w Tajlandii, no też tak 5, a nawet gdzieś tak za 3 można wziąć. A w sklepiku 3 razy tańszy. Patrzę na słomka, dziurka. Słomka w dziurkę i jadę. Ogólnie taki trochę zrzędzący jestem, bo najprawdopodobniej nabawiłem się udaru. Wczoraj zostałem sobie na leżaku, tylko że byłem w cieniu, co jest najlepsze. A i tak czuję, że po prostu jestem na udarze. Jakiś ten wiatr mnie chyba tak skosił, że jest gnój. Ale nie nagrywam tego po to, żeby wam to mówić, tylko po to, że gadaliśmy z kelnerem okolicznym tutaj i on mówi, że akurat tutaj zawsze jest tak jak jest. Jest gorąco w cholerę, dlatego że po prostu tu jest dużo budynków dużych, tak jak nigdzie indziej na Bali. No i tak jak w mieście, to wszystko tak się kisi. Nie, jest po prostu nieprzyjemnie. Naprawdę jest nieprzyjemnie. I co jest najlepsze? Jak przychodzą chmury, kiedy jacyś tam pogodownicy widzą, że nadciągają chmury i się robi szaro i coś tam zaraz będzie lać, to podobno, aż nie wiem czy mam to wierzyć, wystrzeliwują laser jakiś w niebo, który rozgania chmury i już nie ma chmur i jest znowu garuba taka. Więc to są miałem. Więc mimo pory deszczowej tutaj akurat jest jak jest. Ale jeżeli ciężko znosicie ogólnie upały, to wakacje, jeżeli byście chcieli spędzić tutaj na tym miejscu, to nie. O, definitywnie. No więc wróciłem do pokoju. Zmierzyliśmy temperaturę, było jej 39,5. No i okazało się, że faktycznie dostałem tego udaru słonecznego.
Więc tak jak chcieliśmy przez ostatnie, to znaczy ja chciałem przez ostatnie dwa dni poleżeć na plaży, co i tak mi się wydawało troszeczkę zbyt długim okresem czasu przebywania na piachu, bo szybko się nudzę. Tak, dziewczyny sobie poleżały na piachu, a ja spędziłem dwa dni w łóżku. I generalnie do teraz jeszcze się nie czuję do końca dobrze. Masakra. To, czego nie należy robić, kiedy dostajesz udar. Nie należy brać żadnych tabletek. Ja wziąłem ketanolę i to dwa, bo mnie łeb porał. Nie należy wychodzić na słońce. Ja wyszedłem i przeszedłem 10 km. Zajęło mi to jakieś 5 godzin, bo sobie spacerowaliśmy i to w pełnym słońcu. Nie róbcie tego. Po prostu macie leżeć w cieniu, w łóżku najlepiej, schładzać się i nie wychodzić. Ja zrobiłem wszystko na odwrót i katastrofa. Generalnie wszedłem do pokoju i zemdlałem o godzinie 16 i dopiero wyszedłem z łóżka po dwóch dniach masakry. A teraz, jak widać, jesteśmy w samolocie i już koniec wakacji. Lecimy na Phuket. Tu wciąż nie brzmi w sumie, że koniec wakacji, bo lecimy na Phuket, ale już tam zaczynam treningi. W sumie będzie też wybieram na trening.